Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w statku powietrznym, który jest w moim kanale. Ciągnąłem sobie kuchenne Revolutions, nie zapomnijcie o... o wszystkim. Mam sobie z tego tak kupiliśmy go hk.pl i innych takich pierdołach i lecimy, zobaczymy co dzisiaj pani Madzia ma dla nas w zanadrzu przygotowane na ten odcinek. Magda Gessler tym razem trafia do wnętrza potwora. Masakra, naprawdę wygląda to po prostu jak wnętrzności powieszone na ścianie tuż po operacji flaków. Nie no, przecież to bez sensu. Ja kompletnie nie umiem gotować, ale co, nie będę się bał ugotować klopsów. Dla mnie to jest jakiś obłęd, to nikt nie potrafi gotować. Już śpiewam, a nie gotuję. Proszę bardzo, smacznego. Niech pan mnie nie oszukuje, bo ja się nie dam oszukać w kuchni. Błędy się popełnia, różne rzeczy się dzieją, ale trzeba ale próbować. Ale ciebie stać na te błędy. Jak mnie stać? Myśli pani, że ja dostaję pieniądze od kogo? Kontynuujemy pracę. Pani jeszcze u mnie usłyszy. O matko jedyna, jakie tu się dzisiaj szykują afery jakieś niesnacki, jakieś takie trudne sprawy, ale spokojnie. My już nie, to już jest nas któryś odcinek, my jakby na problem już wiele w życiu widzieliśmy i naprawdę na wiele w życiu jesteśmy gotowi, damy radę, a jak nie damy, to nie damy. Nowy Targ, czyli stolica Podhala. Tutaj górale od pokoleń na halach wypasają owce. O, Dawid, to jest takie sentymentalne miejsce, bo ja mam samochód z Nowego Targu. W sensie, jak go kupiłem, to on miał rejestrację z Nowego Targu, bo był od kogoś z Nowego Targu. Więc sentymentalnie. Czyli może ja jestem w połowie góralem? Nie, no na pewno nie, ale sentyment jest. W placówkach do tej pory wyrabia się słynne w całej Europie oscypki, bryndze i bunce. A kuchnia tradycją tu stoi. Błagam, jak to zobaczyć, jak pani Madzia sobie zamawia. Tak, łoscypka z żurawino smażonego, jakiegoś takiego solidnego góralskiego browara z tylą ilością pianki i jakiś ten chleb z sodą, albo bez soli. Jednak w restauracji Mauritiana widać, że niektórym tradycja najwyraźniej się przejadła. Właściciel, Artur... O matko... Co autor miał na myśli? Jakaś taka afrykańska chatka z gówna, co to może być? Czy to jest ani apetyczne, ani turystyczne, ani dyplomatyczne? Co to w ogóle jest? Nie chce mieć kolejnej góralskiej chaty i stawia na oryginalność. Niebanalne wnętrze potrzebuje równie nieszablonowej nazwy. Jakby wiecie, trzeba docenić kreatywność, że zrobił coś takiego, nie tak jak wszyscy, coś innowacyjnego, coś nowego. Jakby trzeba docenić, wiadomo, ale z drugiej strony, przecież to wygląda okropnie. To wygląda jak taka po prostu jakaś taka, kurczę, nie wiem, taka mama łyga. Zacząłem grzebać tam w różnych obcojęzycznych nazwach. Cypradea Mauritiana znalazłem taki ślimak. Lokal podarowali Arturowi rodzice. Mi na przykład rodzice podarowali nerwice. I do telewizorni z tym nie idę. To jest taki super dodatek. Jeżeli stać, żeby dać swojemu dziecku jeszcze coś poza dobrym wychowaniem. Fajnie, ja nie hejtuję, bo widzę, że teraz ogólnie jakby w świecie, no widzę to w swoim środowisku, że jeżeli komuś rodzice kupią mieszkanie, to jest od razu taki hejt na tą osobę, że rodzice ci kupili mieszkanie, kupili ci mieszkanie, sam sejt za rok, kupili ci mieszkanie. Czy wy, gdybyście mieli pieniądze, nie kupilibyście swojemu dziecku mieszkania? Ja rozumiem tą drugą stronę, bo ja też jestem z rodziny, w której się nigdy nie przydawało i wiem, że moich rodziców też by nie było stać mi kupić mieszkania. Ale czy jeżeli komuś mojemu znajomemu kupili rodzice mieszkanie, to czy ja od razu wylewam gówno na taką osobę? Akurat tu mówimy o restauracji, ale no wiecie, to jest często też w kejsie mieszkania, nie? Jakby nie rozumiem, czy ja bym miał pieniądze i miałbym dziecko, też bym kupił mu, nie wiem, no restaurację może nie, ale mieszkanie na pewno. Wiesz, to jest podobny case. Tutaj chłop dostał restaurację, a zawsze jest hejt na osoby, które dostają mieszkanie. Wiecie, o co mi chodzi. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. On sam rzecz woli nazywać inaczej. No to nie można tak tego określić prezentem. Oni mi pomogli i ja z całego serca im jestem wdzięczny. Aha, czyli to była taka bardziej pomocna dłoń niż prezent. No dobra, no jak zwał, tak zwał. Ważne, że jest, stoi i się nie rozpada. Ale to też nie tak, że dostałem prezent, ja sobie tym kieruję, jestem tutaj panem i władcą i sam się bawię, no. Jeżeli nie Artur jest tu panem i władcą, to może rządzi tu żona Edyta. Nie masz się co stresować. Nie ma co się stresować, najwyżej pani tym ziemniakiem dostaniesz w głowę, ale to się zabandażuje plasterk...
plasterkiem się zalepi i będzie głowa jak nowa. Naprawdę nie takie rzeczy się składało, klocki tego też. Dużo masz? To jest tak, że on jest szefem tu. I muszę go słuchać. No jaki jest szefem, to wiadomo, że trzeba go słuchać. No halo, no kogo mają słuchać? Pani od obierania ziemniaków? No wiadomo, że szefa się słucha. Szef mówi to, to robimy to, ale wiadomo, jesteś jeszcze nadzorca. Pani Madzia, ona jest ponad szefem. Ona nawet ma większą moc niż sanepid, to już wszyscy wiemy. Więc ona ma nawet większą moc niż prezydent. Ale to ona jest dopiero nad szefem. Do szefa wszyscy też słuchają szefa. Kontynuujemy pracę. Zresztą wszyscy pracownicy to najbliższa rodzina, a na kuchni rządzi mama Artura. Aha, czyli rządzi Artur, ale rządzi też jego mama. Ale na pewno nie rządzi jego żona. Okej, dobra. Wiemy, na czym stoimy. Pracujemy sami, żeby nie mieć kosztów. W ramach podziału ról Artur jednak kuchnię omija. Zgodziliśmy się z mamą i z żoną, że one się tym zajmą, bo one się na tym znają, ja się kompletnie nie znam. No, chyba, że w grę wchodzi degustacja. Kochania, jak ja się na tym znam, degustacja to jest moje drugie imię. Po prostu ja bym mógł wszystko degustować, żeby było to darmo. Idąc tym tropem, to ja też może powinien mieć swoją restaurację. I potem sprowadziłbym panią Madzie do niej i bym poznał panią Madzie. To ma sens? Oczywiście, że ma sens. Piechotka. Prawdziwy żywioł szefa to sprawianie, żeby się działo. Prowadziłem konsolę. Początkowo to było bardziej chodziło o grę po prostu, do którą ja z kolegami grałem, zapraszałem ich i graliśmy. Ja oczywiście, ja jestem ostatni, żeby krytykować i wyśmiewać i mówić jakieś takie hejterskie komentarze, ale ta konsola w tych bebechach to wygląda jak, nie wiem, gumowice założone do sukienki. Tak trochę średniawo. Stwierdziliśmy, że ludzie, którzy przychodzą, czekają na jedzenie, tak samo mogą sobie zagrać. Ten pomysł nie wypalił? Nie szkodzi. Wnet pojawiły się kolejne. Wieczorki taneczne. O, to coś dla pani Madzi idealne. Potańczą sobie jakąś ty lambadę, albo inne jakieś takie pasodobla, wiadomo. A wiadomo, jak nie wiadomo. Karaoke. Potem były występy różnych tam artystów. I też moja siostra, brat też występowali. Ale też trzeba docenić, że fajnie, że się stara i że coś robi i stara się szukać jakichś urozmaiceń. To też jest bardzo dobrze, że nie siedzi tylko na dupie i nie czeka, a może zaraz będzie lepiej. Tylko coś stara się urozmaicać z marnymi skutkami, ale się stara. To też trzeba docenić. A wszystko niestety na marne. Jak nie idzie, to nie idzie. Może jest tego przyczyna jakaś, że ci ludzie do nas faktycznie nie przychodzą. Moim skromnym zdaniem to te kichy wieloryba mogą tutaj troszkę szkodzić. Tak ciupkę, tak odrobinkę, nie tak jakoś bardzo, ale tak mogą. Myślę, że nie każdy by chciał jeść w kichach wieloryba. Coś źle robimy, ale nie wiemy co. I oto zagadka. Dlaczego restauracja świeci pustkami, skoro według całej rodziny Arturowi ten sukces po prostu się należy? No te wnętrze takie, wiecie, raz może by się człowiek skusił, tak wiecie, z ciekawości, jak to młodzież mówi dla fabuł, ale drugi raz, to ja bym się tam w tej restauracji czuł, jakbym naprawdę był połknięty przez wieloryba i bym był w jego żołądku i on by mnie trawił teraz. I którą stroną by wyszedł? Dupą, a gdzie jest dupa? Nie wiem, może za to... Zaplecze to jest taka wielka, dobra, przepraszam, już nie mam, taka wielka kicha. Ja mówię, że ma taki wyraz twarzy może, który przyciąga ludzi. To jest jego dar może. Mam, podobno, zdolność, żeby zjednać sobie ludzi, no, podobno mam. A pani Madzia, ja się nie da oczarować, wiecie, chłop to taki co lubi kręcić bajerę, ale pani Madzia się nie da oj. Jeszcze się taki nie urodził, co panią Madzie zbajerową, więc spokojnie. Się okaże, czy panią Magdę Gessler też mi się uda. Kącik modowy pani Madzi. Dzisiejsza stylizacja, taką psycholożkę po 10 godzinach terapii z pacjentami, która stwierdza, że potrzebuje bliskości z naturą. 2/5. To ma być stolica Podhala, tak naprawdę. Patrząc na restaurację i na jej nazwę Mauritiana, mam wrażenie, że ktoś chce mnie wprowadzić w błąd. O to właścicielom chodzi, może o zmyłkę, a może o to, żeby zaprowadzić nas w egzotyczną podróż, ponieważ ich miejsce, gdzie żyją, jest za mało egzotyczne. A góry będą tak egzotyczne. Nie no, są góry egzotyczne. Przecież jak kogoś, kto mieszka nad morzem, to góry będą takie wow. A dla kogoś, kto mieszka w górach, może być takie wow. A dla kogoś, kto mieszka na nizinach, to i góry i morze będą takie wow.
Dobry wieczór. Weszła Łania na sawannę. Czy uda jej się uniknąć kontaktu z predatorem? A może ucieknie do rzeki? I tam zaatakuje ją krokodyl. A może popędzi prosto w stronę galopujących słoni? Zobaczymy w kolejnym odcinku. Czytała Krystyna Czubówna. Właściciel? Tak. Wariował. Ikona. Ikoną się trzeba urodzić. To ikona. Króla Polski. No naprawdę, masakra. To wygląda jakieś takie, wiecie, wnętrze jeżozwierza. To wygląda tak ani apetycznie, ani systematycznie. Zajdźcie. To jakaś masakra, naprawdę wygląda to po prostu jak wnętrzności powieszone na ścianie tuż po operacji flaków. To już kwestia gustu. Nie, to albo szczere bardzo. I mega takie prawne porównanie to było. No, to było takie w punkt. Jednym nie gustu, to jest kwestia po prostu wrażenia. Ta restauracja chodzi. Ślizga się, powiedziałabym, pełznie. Aż tak. Ja właśnie nie jestem w stanie chyba tu być. No taki oczopląs, taka paranoja, taki sen po pijaku, takie gluty świętej Danuty, naprawdę, takie, jest coś niepokojącego w tym miejscu, naprawdę. Wnętrze jest... wymiotne. Każdy może się wypowiedzieć jak chce, no. Słyszałem kiedyś, mi klient powiedział, że jak do żołądka, ale on chętnie tu przychodził. I nie mówi, że jak w sercu, no więc... Dla pani Gessler było jak wielicie, czy wymiociny to były, no. Naprawdę, ja nie wiem, kto wpadł na pomysł, że coś takiego zrobić, to już tyle razy to mówię, ale naprawdę to wygląda okropnie. Ja bym prawie się czuł, jakbym był taką, nie wiem, takim śledziem i połknęłaby mnie orka. Ja bym był w środku jej żołądka i czekał, czy wyjdę górą. Czy dołem. Czy w ogóle nie wyjdę. No zmienić wnętrze to jest... Ja bym sam wziął młota i w to pieprznął. Jeżeli takie ma skojarzenia, to jest jej osobista sprawa. Ja mam problem, ja nie wiem, czy ja coś tu zjem. Bo ja nie wierzę w to, że tu można dobrze zjeść. Karta taka dosyć trywialna. A co w ogóle powinni podawać w takim wnętrzu? Albo ten. Patrz, ten albo nie wiem co. Ciasto... Nie wiem. Ciasto kakaowe ma na przykład. Tylko którędy to by wyszło? No, nie wiem. Którędyś na pewno. To ja pierśkaczki. I tchabowy. Dobrze. Już podaję. Nowatorskie wnętrze egzaminu nie zdało. Cała nadzieja w tradycyjnym schabowym. Właśnie, jak kobita zeszcze schaboszczaka, to wtedy będzie miała dopiero energię. To będzie miała siłę rzucać tymi talerzami. Oczywiście, schaboszczaka. Ile on ci będzie? No, z kaczką chwilę. Czuję się w środku u jakiegoś potwora. Godzilla. Pożarła panią Madzia, w sumie to by było na odwrót. Spokojnie pani Madzia by pożarła Godzilla i King Konga razem. Który po prostu właśnie zaczyna mnie konsumować. Była taka bajka o wielorybie. Nawet kiedyś była taka gra o wielorybie. Ale do niej lepiej nie wracajmy. To były bardzo złe czasy. Okropne czasy. I ten wieloryb połknął. Kogo połknął wieloryb? Aktualnie chyba panią. No mnie na pewno nie. No kogo połknął wieloryb? No ja nie wiem, co jest ten wieloryb. Może trochę morświn, ale wieloryb. Ej, czy miał jakieś spodnie poplamione? O nie. Gdzieś się wkasoliłem. Ja pierdziule. Dobrze, wy tego nie widzicie, bo byście myśleli, że się zesrałem chyba. No nieważne. O czym rozmawiamy? Żeby nie skłamać, połknął Pinokia, ale gdyby miał wybór, wolałby kaczkę. Kaczucha? I hop, kaczkę z pół obrotu raz. Bo najważniejsze to nie tracić wiary w siebie. Trzymajcie się. No. Wy się tam trzymajcie. Ale to przecież nie wy dostaniecie coś z chobowym. Tylko on dostanie, jeżeli będzie zły. A może pani Madzia też może wejść na kuchnię i jakby były różne... A nieważne, już dzisiaj jestem jakiś taki, ja dzisiaj jestem jakiś taki... A ja mogę ja coś ciekawa. Proszę bardzo, kaczuszka. Surowe. Widać. Jakieś takie trochę tryfne. Niech się dzieje wola nieba.
je kobita i nic nie gada. Są dwie opcje. Albo jej tak smakuje, że po prostu je aż jej uszy częsą, albo jej właśnie wyżera po prostu język od środka i nie może mówić do tego. Tylko dwie takie są możliwości. No kaczka to nie jest moje mocne danie. Rzadko idzie, jest ciężka do zrobienia. Wiem, że pani Magda nie pochwali jej. A może akurat pochwali? Może akurat powie, że wow, jakie dobre. I tak posmakuje, że będzie normalnie co niedzielę z całą rodziną przyjeżdżała. A wiadomo, nie wiadomo. Tak myślę. Mogę pana prosić? Fantastyczny sos z wiśni. O, czy jednak posmakowało? A co to jest w ogóle sos z wiśni? W sensie wiśniówka? Sos z wiśni, no to pewnie dżem z wiśni. No, ciekawe. Ciekawe zagadnienie. I tabasco. Ale sama kaczka się ciągnie. To ma być chrupiące. Myślę, że to jest komplement. Kaczka to jest bardzo ciężkie danie. Bardzo się bałam, że zamówi, ale nie jest źle. Ja powiem, jak to się robi. Trzeba było przed wizytą pani Madzi usunąć z karty kaczkę, żeby jej nie było, żeby jej za czego nie zamówię. I w ogóle wszystkie takie dania, w których się nie czują za dobrze, usunąć z karty, zmienić kartę przed przyjazdem, żeby były same takie dania, w których się dobrze czują i taką kartę pani Madzi podać i potem ugotować jej coś, co wiedzą, że zrobią dobrze. Wiecie, ja bym tak zrobił, gdybym był w kuchennych. Nie robi dopiero w sumie drugi albo trzeci raz, nie? Tak. Jakie macie chińskie danie? To mamy to z ryżem, tam jest w sosie tam kurczak, papryka, jakieś takie. Chińskie danie. Mam nadzieję, że nie będzie to pio... Znaczy, no, zupka chińska. Ewentualnie, jakie są jeszcze chińskie dania? Ryż na mleku. Boże, ble. Grzeczności poproszę o próbkę. Dobrze. Takie coś z takim czymś. Krótko mówiąc, prawdziwa chińszczyzna. Dziewczyny, jeszcze będzie próbka chińskiego. Która się tam w szkole uczyła, niech idzie do pani Madzi tam pogadać i pogada z panią Madzią i po chińsku się dogada. I żeby jej posmakowało. O nie! Trafiony, zatopiony. Pozostaje mieć nadzieję, że tradycyjny schabowy uratuje honor kuchni. Bardzo smacznego. Oko zleciora, to ja bym sam owalił. Jeszcze wiecie, czego mi brakuje do niego? Mizerii i jakiejś orężady do picia. O matko, to jest obiad dzieciństwa. Mięso jest źle rozbite, jest twarde. To można też samemu rozbić. Wziąć pięścią. Rozbić i po problemie. Schabowy jest tak gruby, tak nierozklepany. To jest po prostu obłęd. Co to robimy, to nieszczęsne chińskie? Co inne będą? Ej, go, a nie sajgon, co wietnamskie. To co inne będą robić? Zupkę chińską mieszać przez dwie minuty i gotowe. Wodę tylko zagotować, czajniku zalać i podać i jazda. Ależ dlaczego nieszczęsne? Który jest niestety mrożony. Mrożone, oczywiście, że mrożone, musi być mrożone. W tym samym prostu pojemniku, co pani Maryna Rodowicz, no oczywiście, że musimy, no jakby jeszcze do mikrofali koniecznie, bo z tego ani rów w kuchennych rewolucjach. Artur, to ty poleciłeś chińskie? Nie, pani Magda sama chciała. Nie czyli, że wiesz. Nie to, a nie kupiłaś woreczka? Nie, takie dokładnie. Przecież można wsypać. Nie. Wsypać go w skarpetę, taką po całym dniu, to iść do garka i ugotować w skarpecie. Czy naprawdę ludzie sami szukają na siebie problemów? Naprawdę, jak macie jakiś problem życiowy, piszcie w komentarzu, ja wam go rozwiążę po prostu w jednym zdaniu. No to się dłużej gotuje. No troszkę na chińskie trzeba będzie poczekać. Test na cierpliwość. Czas start. Zęby ma, to pogryzie. Kotlet też był twardy. Dała radę, to i z ryżem da radę. Ryż rzeczywiście dochodzi długo. Jakby z samych Chin szedł. Jeszcze jest twardy. To może wziąć go i też tłuczkiem rozbić. Będzie miękciejszy. Czy ja już mogę iść? I jeszcze to chińskie. Nie jestem przekonana, że chcę to iść. Prosił, żeby ten będzie. Ja myślę, że to będzie ohydne. Nie. O, przekonana jestem. Jak pan ma na imię? Artur.
Panie Arturze, pan się zwiduje nade mną, już mam dzisiaj dosyć. Zjadła dosłownie dwa dania. Może od tego wnętrza jej się nie chce jeść. Kobita jak nic dostała choroby lokomocyjnej. Albo jakiejś morskiej. Minutka i już jest gotowa. Ale ja nie wiem. Pani skorzystuje. Ja już minutkę tu nie wytrzymam. Dajemy? A dobry jest ryż? Ja już bym nie chciała jeść tego dania. Strasznie długo to trwa. Nie, ludzie już muszą zagotować. Nie. Strata-tata jest ryż zamrożone. Strata-tata. To będzie dopiero wieczorem, jak się jedzonko zacznie trawić. Oj, pewnie biorą strata-tata. Musi się... Tak, zagotować. Ale danko jest mrożone. Nie. Duńskie macie mrożone? Tak. Dobra. No i mrożone. To dlaczego pan mi chciał dać zdanie mrożone? Nie, złapał mnie pani, ale... Prawie byłem pewny, że świeże. Prawie, tak tyci. Wcale przecież nie było przed chwilą ładowane do mikrofali. Ale prawie było świeże. No tak wiecie, mnie wiele brakowało procentów. Ja przynajmniej to sobie mogę pieprzyć dzisiaj. Mogę, niech ktoś tutaj wejdzie zaraz z tego po i ci walnie jakąś patanią, bo ja nie wiem, co się mogę dzieci się rozmawiać. No, z kim się troszeczkę wyłożyłem, bo jednak było mrożone. No nie wszystko też wiem, nie wszystko to ogarniam. Niech pan mnie nie oszukuje, bo ja się nie dam oszukać w kuchni. Którędy się wchodzi? Tamtędy. Dziękuję panu bardzo. Pani Madziu, trzeba oknem wyjść z tego jelita. Naprawdę. Od dupy strony. Bo inaczej to... chyba, że dziurę wywiercić w ścianie i nią wyjść. Mam nadzieję, że coś zdziałamy. Nie wiem, czy można tutaj coś zdziałać. Za długo. Nie no, przecież to bez sensu. Nie no, nie poddawajcie się, przecież pochwaliła. Powiedziała, że sos wiśniowy dobry. Wywalić tylko te jelita wszystkie i zrobić nowe wnętrze i będzie super. No, że danie chińskie w takiej restauracji, no to był nie wypał duży. Pani Magda była tak zniesmaczona, że nie było szału, żebym ja z nią nawiązał jakąś tam rozmowę, ale i tak myślę, że troszeczkę zaczarowałem. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. A skończy się ślubem. Albo od razu rozwodem. Ewentualnie pogrzebem. Mam wrażenie, że zostałam poddana kolonoskopii i pokazano mi to na dużym ekranie, co się dzieje we mnie w środku. Czuję się niedobrze, kręci mi się w głowie. Nie wiem, czy to po zabiegu, czy po szoku, jakiego doznałam na widok tych wszystkich wnętrzności naraz, które wiszą nade mną. Ma totalnie kobieta rację. To są normalnie jelita. Powinni może bardziej jeszcze pójść w tą stronę i zacząć serwować właśnie pasztetową. Albo coś jeszcze daje w kiszce. Kiełbaski takie są. Takie w kiszkach malutkie. Oczywiście. Za tymi drzwiami wczoraj odkryłam wnętrze koszmarnego potwora. Gardziel wnętrzności ludzkich. Brrr. Są jeszcze jedne drzwi. Co będzie za nimi? Kącik modowy pani ma. Dzisiejsza stylizacja na taką grzeczną i cichą uczennicę liceum w Dąbrowie Górniczej. 3/5. Można? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie dość, że w restauracji im robi rewolucję. Jeszcze im do chałupy poszła. W domu jeszcze w kuchni garki poprzewracać. Co u was? Dzień dobry. Aha, to nie jest ich kuchnia jednak, tylko to jest wejście na kuchnię do restauracji, nie do domu. Człowiek ślepy, to wiecie. Dobry. Ja też nie. Pani otworzy drzwi. No nie, ja też nie. To ta. Co tak spokojnie? No, nie ma nikogo? Nie ma. A dla kogo gotujecie? A dla siebie. Jakiś obiadek w pracy chcę gotować. Oczywiście, tyle składników stoi się marnuje, to sobie jakiegoś tam omleta nie zabełtasz. Kto by sobie nie zabełtał? No dla domowników. To jest ta chińszczyzna? Nie. A co to jest gulasz? To jest gulasz, tak, dla mojego syna specjalnie. A to? Żurek? Żurek się grzeje. Dla nas. Trochę taki to jedzenie, tak, ma trochę taki vibe stołówki szkolnej, nie? Że wszystko jest takie, wiecie, oszczędne, że widać, że jest jakby mało produktów, żeby było dużo porcji. Jest tak, wiecie, tak oszczędnie. Dla was? No, tak. Zimny jeszcze. Chrzanowa. Machrzan? Mach.
Dużo. Taki miałam przepis. Przepisy nie zawsze są dobre. I co tutaj to jest? To trzymamy mięso i zupę. Zawsze kupujemy tak puska, bo kilka piersi, polędwiczki. No, na pewno. A ja to tańczę w mongolskim balecie, jak skończę nagrywać w te filmy. Na pewno tam nie ma nic mrożonego. No na pewno, no na pewno. Oczywiście, że tak. Mhm, uwierzyłem od razu. To wszystko jak mamy świeże zawsze. Mamy boczek. Malowane na żółto. To nie boczek. Wyciągać? Nie, już ja wiem co jest. Jest to dupa, czyli boczek. A boczek jest z dupy? Czekajcie. Pozyskiwany jest poprzez, o matko, z odcinka środkowego półtuszy wieprzowej. Wiecześć, aha, czyli z brzucha, czyli nie z dupy. Widzicie, Przemek bawi i uczy. A zamrożek? Bida. Bida, bida. Bida znowu? Przeciętność, przeciętność, nic ciekawego. Zawsze wszyscy mają piersi skóry. Schab, żeberka, wszyscy mają to samo. I jeszcze zawsze też jest masę namrożonych właśnie w kuchenne rodzaju takich rzeczy z dupy, typu pieczarki, albo jakieś kotlety gotowe, frytki zawsze też są namrożone. Jakieś takie, wiecie, zupy gotowe, flaki, zawsze. To nie podstawy, to tylko po prostu prymitywne jedzenie. Stan kuchni raczej słaby. Pora poznać dlaczego. Pani jest tu? Ja jestem żoną właściciela. Mama? Mama, tak. Siostra. Dobra, siadajcie wokół mnie. Rodzinna knajpa po prostu i nic z tym złego. Fajnie, że żyją sobie wszyscy razem, wszystko jest w rodzinie, każdy zna swoje obowiązki, żyją sobie razem, fajnie. Mi można to wszystko razem. Spoko, ja tu nie widzę żadnego problemu. Kto się zna na kuchni? Mama i... A ty na czym się znasz? Ja staram się wszędzie. No. Mama cię zna na bajerowaniu. To jest jego działka. Żona gotuje, matka pomaga, siostra kelnerka, sąsiadka dostawca, a on bajera. I to też jest ważna funkcja w restauracji. No nie, no konkretnie poproszę. Coś, no to ja grałem w hokeja całe życie. Słuchajcie, wy się chyba dobrze czujecie tutaj, dobrze się bawicie, nie? Dobrze się bawimy i tym samym jak ktoś przychodzi, no to staramy się też, żeby... się z nim pobawić trochę. Ale szczerze, to też jest mega ważne, żeby bawić się pracą, żeby ta praca dla nas też była zabawą, a nie taką, wiecie, typową pracą, czyli obejmijmy, tylko też trochę się bawić i też mieć trochę fun z tego. Jakby, okej, rozumiem, traktować coś, no poważnie po prostu, ale też się trochę tym bawić i traktować jako zabawę. Nie wszystko brać tak na poważnie, że... Też tam tego zdania. Dla mnie to jest w ogóle jakaś taka zabawka, nie restauracja. Może źle pani to widzi. Asortyment, który macie, jest żaden. Pomysł na kuchnię, żaden. Macie pomysł na zabawy z kolegami, no to dobra, no fajnie. No właśnie, a chcielibyśmy, żeby to się przyjęło. Żeby inaczej żyć, znaczy przestać się bawić? To nie jest zabawa. Ale moim zdaniem jakieś takie atrakcje dla gości, na przykład w weekend, są mega spoko. Jakieś takie, wiecie, nie wiem, kącik recytatorski, bingo, w mafię poorganizować w restauracji, czyż... Każdy przyjdzie, coś zamówi, na przykład do picia i już obrót się robi. Albo jakieś, nie wiem, występy, jakieś takie koncerty wieczorem. Spoko. No nie, no cały czas on się bawi. Pomysły na to, na organizację, żeby ludzie się tu dobrze bawili, są. Nie, ale nie ma z tego efektów. No wychodzę, nie wiem, czy na mami synka, czy w ogóle na jakiegoś wariata w sumie takiego. Po prostu sprasza sobie koleżków, a bibeczka, bawimy się, imprezka. No tak nie jest zupełnie. A szkoda. Mogłoby tak być. Jakbyście robili, to moglibyście mnie zaprosić. Jak coś, to nie przyjdę, bo nie lubię wychodzić z domu, ale moglibyście zaprosić. W ogóle jakimś tym jestem. Jakimś pimpem, czy kimś takim. No tak to wygląda, no. Słuchajcie, ponieważ ja was nie znam. A chcę was poznać. Powinni teraz zagrać w taką grę, że się mówi trzy historie swojego życia, albo jakieś trzy fakty, albo jakieś trzy rzeczy i dwie są nieprawdziwe, jedna jest prawdziwa i powinni zgadywać, która jest właśnie ta prawdziwa. W związku z tym, to ja bym prosiła, żebyście znowu zrobili knedle ze śliwkami. Wszyscy. Teraz? Tak. Każde swoje. Boże, nie umiem robić knedle. A mnie to w ogóle nie interesuje. To się nauczycie, to za problem. Tutorial z YouTube'a i ja z Dunia. Co to jest za problem? Nie umiem nic zrobić. To się nazywa wpaść jak śliwka w kompot. Na szczęście wszystkiego można się nauczyć. Jakie mniej więcej materiały do tego będą potrzebne? Mąka? Tak, mąka, jajka i ciepłe ziemniaki. No to wtedy stawiam kopytka. Zjadłem sobie kopytka, takie z masę. O matko, takie z masę.
Kiedyś pamiętam w Lidlu, ogólnie gotowe kopytka nie są dobre, ale kiedyś w Lidlu pamiętam były takie kopytka, takie tyci malutkie i one były takie gotowe z plastikowej tej paczki, ale były takie, boże, teraz kopytka. Pojawia się jednak konkurencyjny przepis. Mąka, masło, żółtka, tata bułka. Przepisy z książki nie zawsze są dobre. Coś już dzisiaj o tym było. Jedynie Edyta knedle robi po swojemu i nigdzie zerkać nie musi. Widać, że to odcinek jest taki, wiecie, sprzed paru lat, bo gdyby to było jak teraz, to wrzuciliby w Thermomixa i jelo. Ja kompletnie nie umiem gotować, ale co, nie będę się bał ugotować klopsów. Miały być co prawda knedle, lecz może i wyjdzie z tego klops. Jeszcze damy mąki, jajarze. To znak, że będzie za karę. Ja nie chcę absolutnie czarno widzieć i źle wróć, ale to jest znak. To jest znak z góry, że będzie zakalec. Nam jest jakiś obłęd, to nikt nie potrafi gotować. A ja idę się dowiedzieć coś nie coś na temat tej bardzo zabawnej rodziny. Sprawa reportera. Pani Madzia się będzie wypytywała sąsiadów, co o nich sądzą. No, sąsiedzi to jest najlepsze źródło informacji. Jest więc okazja, by sprawdzić, czy ktoś w ogóle kojarzy nazwę Mauritiana. Dzień dobry. Chodzicie do Mauritiany? Nie, pani Madziu, my jeansy to kupujemy o tu Fashion from Russian. Ta Kryśka, tam, co tam w blokach mieszka, to prawda. Bardzo, na panią też się znajdą. Ja tam ogólnie byłam tylko na imprezie takiej na Ceziku i ostatnio byłam na jakimś reggae. Ale tak nie jadłaś tam nic? Nie. Dzień dobry pani. Pani zna takie miejsce Mauritiana? Wyobraźcie sobie taką hipopotamotyczną sytuację. Jesteście matką dwójki dzieci, skończyliście pracę, idziecie jeszcze do sklepu, kupujcie mi jakiegoś bakusia na kolację i nagle wychodzicie ze sklepu z siatami, idziecie do tych dzieciorów, jesteście taką zmęczoną matką po pracy, idziecie już ulicą, a tam pani Madzia Gesser chce coś od was. Co robicie? Ja bym spanikował. Nie. Restauracja Mauritiana, znacie? Bywałyśmy czasami. Ale po co? Na piwo. Widać, że lubicie, widać, że sobie lubicie. Raz do roku tej księdzu, ono czasem sobie można dać, ale wy widać, że częściej lubicie. Po spacerze chciałoby się coś zjeść. Na przykład knedle? Czemu nie? O Jezus. Czemu to mi się nie odlepia od rąk? Nie wiem, próbuję to utwardnić z tego, co tu mam napisane. Wiecie, co to jest, trochę tyle jedzenia namarnują, bo widać, że nie każdy tam potrafi gotować, a ugotuje coś, no bo każe i później to będzie do dupy, nie do zjedzenia, nie do wysrania i się zmarnuje tyle jedzenia. Ile czasu mnie nie było? Około 2 godzin, nie? Ja śpiewam, a nie gotuję. To nie jest żaden problem. Można gotować i śpiewać jednocześnie. Na przykład lepiąc pierogi można. Dałabym ci dała pierog smacznego. Albo na przykład smażąc kotleta można śpiewać. Ruda tańczy jak szalona, smażę sobie dziś kotlet. No może, czy jedno drugiemu przeszkadza? No cienko to widzę. Może przez to, że wszyscy jesteśmy troszkę chaotyczni. Zadanie nie wyszło. Uważam, że katastrofa. I tylko Edycie udaje się ulepić coś, co choćby przypomina knedle. Wiesz co, widać, że ona to jest taka skromna babeczka, taka skromna, pracowita, życzliwa, taka miła. No, widać, że takiej po prostu dobrze jej z oczu patrzy. To mi utkwiło w głowie, że na pewno są w nich ziemniaki, a oni nie mieli zielonego pojęcia, no bo nikt z nich nawet nie lubi knedli. Wreszcie wszyscy biorą z niej przykład. Aż to im wyszły jakieś pyzy. Pyzy z pasztetową. Zjadłem sobie oczywiście. Edyta okazuje się dobrą nauczycielką. To przedstawiam światu swój pierwszy knedel. Są dobre, chociaż trochę nieforemne. A ciasto jest smaczne. Czyli jej się udało. Mega, zasłużyła. Brawa, oczywiście. Szapoba, sika la fombo batao. Ustawić? Tak. To jest coś przedziwnego. Za twarda jest masa, za dużo mąki. Jest trochę jeszcze surowa. No dobrze, poprosimy o następne. Ale poleciałaś.
jej danie to takie, gdyby pierogi, pyzy i kluski śląskie miały dziecko. Niedogotowane. Straszna mama łyga za grube ciasto. Chciała pewnie jeszcze, by pani Madzia jakiejś seraki dostała. Później następnego dnia by nie przyjechała i by mieli spokój. O Boże. Niestety. Nawet nie spróbuję. Przegrałem. No najgorsze, jak dotąd. Za dużo mąki. Ale i tak uważam, że w ogóle zrobiłem knedle, także to i tak jest sukces, no. No oczywiście. Fajnie, że się starał, że się nie poddał i nie powiedział, nie, ja nie będę tego robił, to jest głupie. No okej, nie wyszło, ale się starał. Pierwszy raz coś robiłem i było, uważam, i tak całkiem źle. Ja bym je zjadł, jakby był głodny. No to ona zwyciężyła. Brawo. Ale myślałeś, że to będzie łatwe zadanie, czy trudne? To? Tak. Wiedziałem, że to będzie trudne. Tak teraz patrząc obiektywnie, to tam serio naprawdę nie ma komu gotować. Jest tylko jedna, jedyna osoba, która ma pojęcie o kuchni, a reszta to tak... Coś tam widziała, ale nie do końca. Wiecie, o co chodzi. Dlaczego? Bo gotowanie nie jest prostą rzeczą, jest bardzo skomplikowane. No wiem, bo nikt to was nie mówi jako o knajpie, tylko jako o balangarni. Co chciałeś? Imprezownie czy knajpę? Knajpę. I robiłeś imprezy bez przerwy. Bo musiałem zdecydować, a wy na gotowaniu się nie znamy, no poszedłem na tą stronę. To po to knajpę, jak się nie znasz na gotowaniu. Ale wiecie, ja też nie rozumiem często tego takiego ciśnienia w kuchennych rewolucjach, że o Boże, dyskoteka to masakra. Przecież można w ogóle walić tą restaurację i zrobić bardziej klub, bardziej dyskotekownie. A jedzenie, żeby tam było takie, wiecie, imprezowe, bo jakieś tam frytki, bo jakieś inne coś. I to też nie jest zły biznes, pójść właśnie w stronę dyskoteki. Że walić tą restaurację, zrobić dyskotekę. Kogo mam uczyć? No. No może Edytę. Właśnie. No, a ty w ogóle na co dzień gotujesz? Ja robię praktycznie wszystko z karty. Okej, okay, czyli nie gotuję. No dobrze, no spoko, luz, jakby chill. No, rozumiemy. Dobrze, dziękuję wam. Co nieco już wiadomo. Nadzieja głównie w synowej. Tylko czy teściowa nie będzie chciała mieć więcej do powiedzenia? Oczywiście, że będzie chciała. Teściowa będzie chciała. Młode se mogą robić, ale teściowa musi rękę nad tym trzymać. Bo młode to teraz wiecie jakie są. Myśigne. My się nagasimy. Myśigne to znaczy, że takie siupne. A właśnie, bo nie wiecie co to jest, to siupne. To jest takie lekkomyślne. O. Słuchaj, to jest ich czy twoje? My to po prostu z mężem żeśmy kończyli z myślą o którymś dziecku. Tym którymś okazał się Artur. Chcemy pomóc jemu w tej chwili. Artur wam powiedział, że chce restaurację? Jak on nie chce, to ja wezmę. Ja z chęcią. Tu jest, nie od mojego numeru telefonu, ale jak on, jak ja wezmę. Naprawdę ja z pocałowaniem ręki. Ja mogę po prostu, ja nawet zaraz pojechać i wziąć. Jak on nie chce, ja biorę. I Artur, no była taka sytuacja, że Artur miał też przejścia, tak nie wiem, czy nie dobrze, mówił. Że coś powiem. No miał, chorował po prostu. Na co? Na jelita, pewnie. Przynajmniej uspokój się naprawdę, bo już piekle na ciebie czekają, po prostu z otwartymi ramionami, albo i zamkniętymi. Miał udar mózgu. I dla niego się wszystko dobrze skończyło. Mieliśmy takie szczęście od Boga, że nic się nie stało. Całe życie myślałem, że jestem niezniszczalny, no jednak zdrowie mi pokazało, że to tak do końca nie jest. Oj, to jest święta prawda. Powiem tak, można w życiu mieć wszystko, pieniądze, samochody, domy, znajome, ale cudawianki można mieć. Ale jak nie ma zdrowia, to jest dupa. Więc pozdrawiam wszystkie osoby, ściskam bardzo mocno, które teraz mają jakieś problemy zdrowotne. Może ktoś to ogląda ze szpitala. To naprawdę zdrówka, serdecznego życzę. Ściskam tutaj mocno. No trzymajcie się, no bo to jest łatwo tylko tak powiedzieć. My na co dzień zdrowi ludzie w ogóle tego nie oceniamy. A to jest naprawdę najważniejsza rzecz w życiu. Więc jeszcze raz zdrówka dla wszystkich, którzy teraz zmagają się z jakąś chorobą. Dacie radę. Jak nie wy, to kto? To ja przyjadę, ja ją pokoram. I wystarczy godzina, dwie, trzy, cztery i człowieka nie ma. Usłyszałam, że w najlepszym przypadku będzie się jąkał, zacinał, a w najgorszym po prostu, bo nie będzie praktycznie.
No, to jest to sam case, że to też nie jest takie, wiecie, łatwe. Widzieć kogoś bliskiego, kto jest ciężko chory i patrzeć i zastanawiać się, czy to będzie dobrze, czy to będzie źle. Też ściskam wszystkie takie osoby, które mają jakąś bliską osobę w swoim otoczeniu, która jest chora i nie jest za ciekawie u niej. Też dacie radę, musicie dać radę, też was ściskam mocno i pamiętajcie, tylko afirmujemy pozytywnie. Nigdy negatywnie. I'm with you. Dobrze, że mam taką fajną synową, że tak powiem. I uważam, że dobrze byłoby nawet jakby tak na poważnie zaszyfrowała w tej nauczyła. Kuchni. No, żeby ona się nauczyła kuchni. Też tak uważam, żeby ona bardziej przejęła ster nad tym wszystkim, bo no jako jedyna ma tu jakiekolwiek pojęcie o gotowaniu, więc to była słuszna decyzja, mi się wydaje. No to kochana, do jutra. Wszystkiego dobrego. Miło mi było. No i w tej chwili to ja się zajmuję kuchnią, ale to jest fajny pomysł, żeby ona zajęła się kuchnią. A teściowa może się zająć nie wiem czym. Krzyżówkami. Niech se porozwiązuje. Albo pogra se w bingo z sąsiadka. Albo niech se kijki kupi, takie wiecie. Takie dochodzenia i se chodzi. A on resztą. Artur ma cudownych rodziców. Rodzice kupili mu restaurację. Są rodzice, którzy kupują samochód. Wtedy dziecko szybko dostaje prawo jazdy. Są jeszcze inni rodzice, którzy kupują taczkę i każą ci z nią Znaczy, nieważne. No ale Artur nie zrobił prawo jazdy na restaurację. Czyli nie nauczył się prowadzenia restauracji. I ona nie jedzie. Czekajcie, bo jestem troszkę confused. Czy ja teraz oglądam pana Tadeusza, czy Kuchenne Rewolucje, czy jakąś inną epopeję narodową? Bo jestem troszkę teraz taki confundida. Co się w ogóle teraz dzieje na ekranie? Kącik modowy pani ma. Dzisiejsza stylizacja taką Zosię z pana Tadeusza, która właśnie idzie do Telimeny zrobić jej jazdę za to, że podrywa jej Tadeusza. 4,5/5. Dzisiaj wreszcie będę mogła przebywać w tym wnętrzu bez zawrotów głowy, ponieważ dzisiaj będzie zmiana i nie będę miała wrażenia, że jestem we wnętrzu potwora w jego flakach. Zawsze mogłaby pani być w odbycie. O nie, czy ja to serio powiedziałem? Ale tam by było naprawdę, nie mów takich rzeczy. Gównianie. Dzień dobry. Słuchajcie, krótko i na temat. Ja zdecydowałam, że się, że pomyliłem, to na biało. Na wszystkie siedziska, które są ze skóry ciemnej, będą włożone białym futrem baranim. To jest jedna zmiana. Druga zmiana jest, że będziecie mieli śnieżną baranią kuchnię. A co to znaczy barania kuchnia? Że co będą robić? Baraninę? Kebaba? Co się jeszcze robi z barana? Śmietana, Boże Przemek! Ogarnij się naprawdę 23 lata zaraz. Znaczy rocznikowo już, ale dopiero w październiku. Pełne. O, naprawdę, czas się ogarnąć najwyższe. Zaczynając od zupy z pulpetami baranini, a potem pieczone łopatki baranie w piecu. Kończąc na kluskach, które będą z baranią kiełbasą. Taki jest plan, bardzo dużo pracy. Na razie po prostu wszyscy na otwartym oczy. Nie, pomysł dobry. Bardzo fajny, fajnie to wszystko brzmi. Tylko kto będzie robił tego barana i kto go znajdzie? Ja na pewno nie, bo ja do gór mam daleko. Ale może ktoś bliżej mieszka i się tym zajmie z was. No i nazwa Absent, no bo jednak ktoś to stworzył po jakiejś dawce czegoś nadzwyczajnego. Ja absolutnie nie chcę hejtować. Absolutnie ja nie chcę w ogóle hejtować, ale Absent to jest taka typowa nazwa na sklep monopolowy. Może to chodzi o taką dyskotykową przeszłość tego miejsca? Może. O, czy zmiana. Absent, tak? Absent. No dobra. No do dzieła. Dobra. Plan ambitny i nie ma na co czekać. Oczywiście remontujemy, działamy, lecimy, ekipa Kasi do Uber już tu jedzie na wstecznym, wszystko ponaprawiać, powyremontorowywać i będzie super. Fajne, proste i na temat. I spokój. Artur, jedziemy tak. Z panią Magdą. A dokąd zmierza ta wycieczka? W góry, pewnie będą wchodzić na jakiś Giebont albo Kasprowy Wierch i z tej góry będą zrzucać kotlety schabowe. Kierunek konkurencja. Czyli pan Jasiek, restaurator znany i lubiany, do którego od rana do nocy walą tłumy. A on też jest po kuchennych? Czy nie? Czy tak randomowo do niego weszli? Proszę o informację. Z początku humor dopisuje, lecz wkrótce gastronomiczny WF przestaje się Arturowi podobać. No może pani zamówić. Proszę bardzo. No co panu podać? No może schabowy z ziemniakami i pół zasmażanej. Pół krówniku, pół zasmażanej, schabowy. I ziemniaki normalnie. I ziemniaki gotowane. Słuchajcie, czy oni
z rady, dzwonią na kuchnię powiedzieć, co jest zamówione. Nie wiem, po prostu napisać na karteczce, zanieść karteczkę jako zamówienie, albo przez monitorek wbić na monitorku, żeby tu, żeby mi się pokazało tam. Nie byłoby to prostsze niż dzwonienie i mówienie, co jest zamówione. Wydaje mi się, że tak. No, trzeba to w miarę robić troszkę zdrygiem. Proszę. Po prostu trzeba se radzić. Mimo dopingu zapał szybko mija. Aha, on pewnie nie lubi krytyki, ale sobie nic ten szef złego nie powiedział. Nie chciał go jakoś obrazić, nic takiego, ale on pewnie ciężko to znosi. Jakby rozumiem, są takie osoby, które ciężej to znoszą. Okej, ale kochani, pamiętajcie, to są tylko jakieś słowa. Jakby ktoś wam powie, że coś jest niby źle, to nie bierzemy tego do siebie, bo każdy z nas może zrobić coś, jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy perfekcyjni, nikt z nas. Każdy ma prawo zrobić coś źle, jak ktoś nam coś powie, ej, zrobiłeś coś źle, to nie jest personalny atak na nas, tylko po prostu zrobiliśmy coś źle, no i gówno, i wszystko można przecież poprawić. Polecam takie podejście, ja to preferuję i to stosuję i mi się z tym żyje bardzo dobrze. Mnie uczyć bycia jest wielki, no. No, tak jakbyś... Czy wiesz, tak jakbyś... Jasne, po prostu. Jesteście wściekli. Nie. Znaczy troszkę ja uważam, że Artur został tutaj skrzywdzony. No ale tylko miał stolik wytrzeć, no kurde, bez przesady. Korona by mu z głowy od tego nie spadła. Ja nie chcę, żeby Artur był po prostu uważany za osobę, która nie potrafi nic zrobić. Ta wyluzuj. No, trochę to było żałosne, tak uczyć się wycierania stolików, jak ja prowadzę teraz od 4 lat, więc pokazać mnie, że ja nie umiem wytrzeć stolika i uczę się od jakiegoś pana, który prowadzi restaurację. No to było po prostu dla mnie trochę, no jak ja będę wyglądał, nie? Doszkolić się można zawsze, ze wszystkiego w życiu. Nawet z wycierania stolików można się doszkolić. I to nie jest żadna ujma na honorze. Naprawdę, z dbania o czystość też można się doszkolić. Do wszystkiego. I to nie jest żadna, wiecie, żaden jakiś odbierający godność rzecz. Chętnie bym ci dała dwie kieliszki wódki, żebyś odpuścił, kurde, tą minę. Ale jaką minę? No ty sobie znowuż tą swoją minę. Ale uśmiechałem się, to pani mówiła, że jestem zakochany w sobie, że jestem zapewniony. Nie, ale nareszcie wyprowadziłam cię z twojej świętego anielskiego poczucia bezpieczeństwa. Cały czas i pani mnie z niczego nie wyprowadziła. Zaczyna się drama. Pani Maria się nakręca, jak taki, wiecie, kiedyś były takie bączki i je się tak... I by się tak puszczało i one latały. To dokładnie teraz tak pani Maria się nakręca na dramę. Artur, tu byłeś tak wściekły, jak tu podeszłeś. Ona też. W ogóle. Pani od razu na starcie jeszcze mnie nie poznała, jak pani już zaczęła mówić, że jestem taki, siaki, owaki. Bo jesteś przepieprzony. Dobrze, nie przepieprzony. Ale wtedy by się go dosoliło i by był idealny. Ja mam pojęcie. Jestem bardzo pracowity, uważam, że swoją pracę wykonuję w 100% i z tego co... Ale po co? Zawsze. Ale po co? Jak to po co? No po co? Po to, żeby mieć coś, żeby do czegoś dojść, żeby... Ale nie, ale idziesz, nie znając, w jakim kierunku chcesz iść. Ma pani Madzia absolutną rację. Jemu by się przydało takie szkolenie biznesowe, jak zarządzać knajpą. Okej, gotować nie umie, ale to nie jest jakaś, wiecie, obligatoryjna rzecz, że ktoś, kto prowadzi restaurację, musi świetnie gotować. Absolutnie nie. Tylko trzeba umieć zarządzać. Mieć takie, wiecie, szkolenie biznesowe, takie zarządzania restauracją by się naprawdę przydało mu. Ogólnie każdemu, kto się chce zajmować takim biznesem. Nie każdy, kto, wiecie, idealnie gotuje, będzie dobrym szefem restauracji. Ktoś, kto w ogóle nie gotuje, będzie dobrym szefem. Po prostu ktoś, kto umie zarządzać, kto ma takie umiejętności biznesowe. Pani po prostu oceniła po tych tam 2-3 godzinkach. Nie, ja oceniłam waszą kartę, wasze zaangażowanie i waszą wiedzę. Wasza wiedza jest żadna na temat kuchni. Cios samo serce, samo oddychę, tak. Dead. No tak, ale przecież człowiek musi się wszystkiego nauczyć. Ale gdzie się chciałeś tego nauczyć? Bo uczę się teraz, każdego dnia. Od ilu lat masz restaurację? Ile lat masz restaurację? Czwarty rok teraz idzie, no. I od czego trzeba było zacząć? Od pooglądania kuchennych rewolucji, bo od kuchennych rewolucji też się można dużo rzeczy, no może nie wszystkiego, ale dużo rzeczy, jak działa restauracja, to można zawsze poprawić, się można dużo nauczyć. Ten program, okej, jest taki rozrywkowy, jest dramowy, jest taki emocjonalny bardzo, ale też często to jest dużo takich fajnych, merytorycznych rzeczy można podpatrzeć. To znaczy? Od czego trzeba było zacząć? Od kuchni. No od czego trzeba było zacząć? Od nauki. No to nauka była, no i jaka jest była? Cały czas. Nie ma żadnej nauki, nie masz prawa jazdy do restauracji. Przecież to jest chyba logiczne. 4 lata? Dochodzi się do pewnych rzeczy próbami
błędy się popełnia, różne rzeczy się dzieją, ale trzeba ale próbować. Ale ciebie stać na te błędy, a są ludzie, ale jak mnie stać? Myśli pani, że ja dostaję pieniądze od kogoś? A się pobiją przy tym stole. Chłop wnerwiony, pani Madzia wnerwiona. Na stole stoją jakieś różne rzeczy, które potencjalnie mogą latać. Zobaczymy, jak to się skończy. Masz restaurację, gdzie kosztów nie masz żadnych. Ale co to znaczy żadnych? Przecież wszystkie firmy udostępniające muzykę, ZUS-y, wszystkie takie ale ty rzeczy. Nie masz zatrudnionych osób, jakie ZUS-y? No swój choćby nawet. ZUS to jest po prostu wspaniała instytucja. Kocham ZUS. Po prostu ma specjalne miejsce w moim sercu. Kocham ZUS po prostu. ZUS jest cudowny. Ja się tak cieszę, że go płacę co miesiąc. Jak ja widzę, że muszę sobie przelec ZUS, mam takie, o Jezu, kocham ZUS. A tak serio, to nie. No to proszę cię, porównaj to normalnego restauratora. Ale porównaj normalnego restauratora, który zatrudnia, nie wiem, ekipę 10 osób. Można zatrudniać nawet 50 osób. Ale Artusz, o czym ty dyskutujesz ze mną w tej chwili? Właśnie, panią Madzią się nie dyskutuje. Koniec, kropka. Z nią się nie wygra, nie ma opcji, nie ma dyskusji. Ona jest jak taki ostateczny boss w Mario. Jej się nie pokona. Koniec, kropka. Ja nie wiem, do czego pani dąży. Że twoje poczucie tego, że nikt cię nie wykopie z knajpy, bo nie płacisz czynszu, jest zupełnie inne niż poczucie kogoś, kto, powiedzmy sobie, wynajmuje lokal, wszystko musi sam zdobyć własnymi rękami. Ale to jest moja wina, że miałem taką możliwość? Nie, ale to jest być może powód, dlaczego przez 4 lata nie jesteś gdzie indziej, tylko jesteś gdzie jesteś. Tu się z panią Madzią nie zgodzę, bo to, że dostał restaurację za darmo od rodziców, to nie znaczy, że jej nie szanuje. On po prostu potrzebuje, wiecie, jakichś takich wskazówek szkolenia biznesowego, jak ją prowadzić, bo to, że dostał za darmo, to znaczy, że od razu mają w dupie i w ogóle jej nie szanuje. Tu się akurat nie zgodzę. Nie, ja myślę, że pani jeszcze u mnie usłyszy kiedyś. Dobra. Proszę kotleta spróbować. Spróbowałam, bardzo smacznie. Uraziło mnie to, że jestem, no tak, to tak naprawdę w skrócie można powiedzieć, że jestem bachorem, który dostaje wszystko od rodziców i po prostu się tym bawi. No bez przesady, no tego na myśli pani Madzia wątpię, żeby miała. I bardziej chodziło o to, że on jest nieświadomy wielu rzeczy i sobie nie zdaje sprawy. Ale no bez przesady. Edyta i Artur dziś zostali wprowadzeni do prawdziwej restauracji. Czuli się trochę poniżeni, bo to nie na ich poziomie. Restauracja u Jaśka dała im w kość. Pokazała, co to znaczy ciężkie życie restauratora od A do Z. Ale ciężki dzień, normalnie. Przyjęli 2 zamówienia i wytarli 4 stoliki. Nienormalnie po takim dniu pracy to trzeba iść od razu na rentę. Kącik motopy pani Madzi. Dzisiaj stylizacja na taką koleżankę z przedszkola. Pszczółki mają 5/5. Tymczasem rano miny nietęgie. Czyżby rewolucja przerosła skromne siły? I od tego momentu wszystko zaczyna się od nowa, jak biała kartka papieru. Od nowa można pisać historię tej restauracji i tej rodziny. W nowym wydaniu, z nowym smakiem. No, zmienili wnętrze na białe, teraz taki Olimp grecki powstał. Taki Panteon, taka siedziba Zeusa, taka wiecie, chmurka, taka emulsja. Oby nikomu nie zabrakło wiary. Dzień dobry, witamy. Pani Magda, ja mam taką sprawę do pani. No mnie sprawę, to jest poważne. Źle zaczęliśmy, może trochę za agresywnie zacząłem. Tak z panią rozmawiać, nie powinien. Niech pan już się nie chciałem spełni. Przeprosić panią. O, bardzo miło z jego strony, że zrozumiał, że się wczoraj niepotrzebnie troszkę nabuzował. Bardzo miło. Widzicie, można? Można. Da się? Da się. Nie, nie ma za co przepraszać. Nie? Nie. Teraz trzeba pracować. Jak pani uważa, nie chciałem pani urazić niczym. Ale pan mnie nie obraził. Nie? Nie. Rozumiem, że tego typu rewolucje w życiu kosztują każdego z nas. No, nerwy. Rozumiem, że reakcje emocjonalne nareszcie są normalne. Brak ich jest fałszywy. Właśnie. Także nie ma za co przepraszać. O, i pani Madzia też się super zachowała. Fajnie, że między nimi teraz nie ma żadnej takiej negatywnej energii, żyją sobie w zgodzie. Jest fajnie, jest super. Ale widzicie, da się zachować jak ludzie, da się żyć w zgodzie, da się zrozumieć swoje błędy, da się przeprosić. Super. Artur na pewno świetnie by czarował. Lepiej jednak sprawdzić, czy kanapki obronią się bez niego. Zapraszamy do nowo uruchomionej restauracji Absynt, dawniej Mauritiany. Nie.
będzie zmieniony wystrój, zmiana karta, zmiana nazwa. Zapraszamy oczywiście. Jeszcze po dwie, jak dają za darmo. Jedna dla siebie, druga dla koleżanki w domu, co czeka. Jak dają za darmo, to się bierze. Proszę. Bardzo dobre, smakuje, bardzo lubię. Są kanapki z buncem. Dobra. Smakują? Bardzo dobre. A czemu oni częstują samych obcokrajowców? Przecież to jest najgorszy klient. Przecież on zje, pojedzie do swojego kraju, już nigdy nie wróci. Do KS-ów się częstuje. Dawna Mauritiana budziła raczej niestrawne skojarzenia. W absyncie wszyscy mają się czuć dobrze. Okazało się, że mroczny i ponury bar skrywał efektowne detale. Gastryczne wnętrze dzięki wszechobecnej bieli przypomina teraz górską grotę. Na brązowych kanapach pojawiły się przytulne baranie skóry. Proste krzesła i stoły także przemalowano i przykryto białymi płótnami. Szczerze? Ale tak nadal jest troszkę creepy. Ja się tam czuł, jakbym umarł i trafił do jakiegoś czyśćca. Albo był we wnętrzu... Kuleczki Ferrero Rocher. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Ludzie weszli, mają takie... Ma tylko jedyna. Gdzie jesteśmy? Czy nas porwali kosmici? Jesteśmy na jakimś statku. Lecimy oddać narządy. A oto gwiazda wieczoru. Pieczone u sąsiada baranie łopatki. Artur, oni tego nie upiekli, oni to wysuszyli. No, dramat. Dramat, naprawdę dramat. Słuchajcie, to nie przejdzie. Także to jest kwestia tego, że nie piekli to za wysokiej temperaturze. Oj, tam to się mówi ludziom, że tak ma być, że pani będzie powiedziała, że tak się je, że tak ma być. I ludzie by uwierzyli. No słuchajcie, jakby ktoś do was przyniósł kanapkę z Nutellą i smalcem i powiedział, że pani Madzia Gessler powiedziała, że tak się teraz je, że to jest smaczne i teraz jest młodzia. Nie zjedlibyście? Jakby właśnie ktoś takim autorytetem wam powiedział, że tak się je? No słuchajcie, ja bym zjadł. To jest mój błąd. Bo powinnam ja się tym zainteresować i tam pojechać, no ale wyszło jak wyszło, więc... Bo ja bym się nie ośmieszała z tą łopatką i stresowała. No nie, jak ma być twardy, to... Nie, no to będzie dopiero hała, tak? Pora na prędką akcję ratunkową. To co robimy? W takiej sytuacji robi się coś na szybko do jedzenia, co zawsze wyjdzie i ciężko zepsuć. Na przykład parówki albo jajecznica. Dajemy deser. Dajcie mi bunca, miód, gruszki. Lody z buncem to odważne połączenie, ale przecież Magda Gessler lubi w kuchni pofantazjować. I to miodem. Super. Już, mamy deser. Czas na premierę góralskiego deseru. Jakby pani Madzia z mięsa zrobiła deser, to byłby wyczyn. Na przykład lody o smaku żeberek albo ciasto szynkowe. Oby tylko gościom przypadł do gustu. Jest naprawdę bardzo dobre. Chciałam Państwu powiedzieć, że do odważnych świat należy i tymi odważnymi jest właśnie ta rodzina, a szczególnie chcę tutaj podkreślić rolę Edyty i Artura. A jednak pochwaliła, widzicie? 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 No widzicie, bo się oglądacie to samo co ja. Po Was widać, że jesteście małżeństwem, które się bardzo kocha, więc chciałabym, żeby to było miejsce pełne miłości, dobrych dań i fajnej energii. Edyta, mianuje Cię szefem kuchni tej restauracji. Ty odpowiadasz jako szef kuchni przed wszystkim. Jakie czasy, takie pasowanie na rycerza. Ale bardzo dobrze, widać, że kobieta jest zaradna, nauczona pracy, chce jej się. Fajnie, naprawdę, takich ludzi to aż miło oglądać. Naprawdę, bardzo, bardzo szacun. Ty zgadzasz się na taką rolę? Przyjmę to brzemię. Artur Ci pomoże, mama Cię wesprze, siostra i brat też, tak? A gdzie brat? Teraz jest naprawdę bardzo fajnie, wszystko było smaczne. Mam nadzieję, że zapamiętam wszystkie przepisy. To był olbrzymi egzamin, który uważam, że zdaliśmy jako drużyna, jako rodzina. Teraz może być tylko lepiej. Naprawdę fajnie mi poszło, ja jestem z nich dumny. Były małe zgrzyty, były małe niesnacki, takie tyci, ale się udało i jest super. Teraz zobaczyć tylko, czy mi się uda to wszystko podtrzymać do powrotu pani Maci. Restauracja Absent, Nowy Targ. Widać ją wszędzie, chociaż jest schowana. Czy Edyta i Artur dają sobie radę? Czy Artur jest mamin synkiem? A czy Edyta prawdziwie mu pomaga? Czy da się tu zjeść? Kącik modowy pani Madzi. Dzisiejsza stylizacja na taką francuską koneserkę sztuki renesansu. 2/5. No jest rób. Jest rób, jest miło. Dobra. Łopatka i deser. To tak wszystko naraz. Dobra, dziękuję. Czy tak
tak. A to tak wygląda. Rzek. Taka porcja, jak koń, taka końska dawka. Taka wiecie, jak kobita zje, to tydzień bez jedzenia wytrzyma. Łopatka dla pani. To ładnie wygląda. Mięciusieńkie, dobre mięso. Łopatka jest bardzo dobrze zapeklowana. Naprawdę fantastyczna. Cieszę się bardzo, żeśmy nie zaprzepaścili tego, co pani nas uczyła. Zdanie dla prawdziwych koneserów baraniny jest przepyszne. To chyba brawa dla Edyty, no bo to ona jest szefową kuchni i to jej zasługa. Podejrzewam, że zatrudni nowego kucharza. Nie, no bo... Nie, może nie. I pani Magdo, deser. Proszę bardzo. Kto jest szefem kuchni? Pan Nietek, on tu kiedyś przychodził, jak imprezy jeszcze były i on tu siedział zawsze i on tam poprosił, no i on teraz na kuchni. Edyta, tak jak pani zarządziła. Dawaj ją tu. Dzień dobry. Cześć. Dulka idzie jak na ścięcie, pewnie sobie myśli w głowie, matko, nic jej nie smakowało, dostanę taką zjebę w telewizji. A tu pani Madzia pewnie ją pochwali i powie, że jest zajebiście. Powiem ci szczerze, że moje gratulacje, jest przepysznie. Cieszę się. Ona jest bardzo dojrzale, ta kuchnia się stała dojrzała, taka jakbyś zrozumiała, co robisz. Była łopatka wyjątkowa, tak jak się nam nie udała wtedy. Wiem. To te jest fenomenalne, no i deser jest pyszny. Pyszny, naprawdę pyszny. Podziw dla kobity, bo 25 lat już i tak szybko się nauczyła. Bo czyli taki, wiecie, dobry kucharz to już jest taki starszy kucharz z doświadczeniem. 25 lat to jeszcze tak mi się wydaje, że to jest mało, żeby mieć ogromne doświadczenie w kuchni. Więc, naprawdę szacun. Nawet bardzo super się pokazała, z bardzo dobrej strony ta kobieta, więc naprawdę super, naprawdę super. To super, bardzo się cieszę, że pani smakowało. Moje gratulacje, dzieciaki. Super. Mam nadzieję, że mama się za bardzo nie wtrąca. Nie. Wszystko się dobrze skończyło, naprawdę. Efekt jest piorunujący. Ten deser jest wow. Wiecie, genialnie, strasznie szybko. Bardzo dziękuję. Dzielna kobieta jesteś i warto było postawić na was. Dziękujemy. Gdzie jakiś prezent góralski dla pani ma? Gdzie jakaś ciupaga, gdzie jakieś kierpce, gdzie jakiś ten kamizelka z wełny owczej? Gdzie to jest wszystko? Dziękujemy bardzo, naprawdę. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję, bo nareszcie zjadłam dobry obiad, a byłam głodna jak cholera. Pani Maja co nie przyjechała na rewizytę, tylko sobie jechała i wpadła sobie obiad zeżyć, a to ich ocenie od razu, jakim tam idzie. Chcę wam powiedzieć, że w absyncie panuje cudna atmosfera. Edyta i Artur, ona z wielkim talentem kulinarnym. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tak dobrze powtarzał moje dania, a nawet może lepiej, to inny piękny świat. Zapraszam do niego. No i super. Szapoba. A my sprawdzamy, czy knajpa dalej żyje. Zamknięte na stałe. O nie, czyli nie przetrwało próbę czasu. No ale to jest dość starszy odcinek, więc pewnie dlatego. No ale cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zmienicie opcję w górze, subiku, dzwonku. Wyciągnąłem mojego hejka.pl i co? I jajco. I dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się wesprzeć ten kanał. Dziękuję bardzo. Bardzo miło z was. Bardzo miło. Bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Do następnego.